Hello, 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 hello! Witamy Was w kolejnym odcinku z Borderlandsów. Mamy nadzieję, że Wam się podoba, że jest to Wasza ulubiona seria na moim kanale, bo to jest na razie jedyna seria na moim kanale. A wita się z Wami Krzysiek. Easy B. Ogarniaj się, Maria, trzymam pozycję. Czekaj, tu jest bardzo dużo jeszcze do odkrycia, chodź tu do mnie. Biegnę. Amunicja. Na przykład pojęcza mrówka rycerz, której nie zadaje w ogóle obrażeń. Spokojnie, I'm on the way. Gdzie? There. Ej, bije 27 na przykład. Ona jest podatna na ogień, jak każdy robak. Czy ona na mnie skoczyła i się zabiła? Spoko, ja to zabiłem noscope'em. Coś tu skacze. Zejdź na dół, będę miał nad tobą pieczę, bo tu coś skacze. Zostało z noscope'a i już nie skacze. Dobra, skacze. Grzybki. O. Sorry. Żółwia tarcza, 3, 2, 3. Czekaj, ja mam 3, 8, 5, możesz brać. A ile masz na minusie? Patrzę. 58. Dobra, to jest dużo gorsza. Coś jest w twoim obrębie. Czekaj. Widzę? Jest życie na dole, jakby co? O, widzę. To ty umierasz. Ty potrzebujesz życia. Znaczy ja mam trochę. Znaczy ja nie potrzebuję. Będę po to schodził. Mam 190 punktów życia, mam tu za dobrą pozycję. Jest TMP, ale słaby. Tutaj skrzynek żadnych nie ma. Wiem, jeszcze... dlatego nawet nie złaziłem. Jeszcze zobaczę tam z tyłu, bo tam z tyłu jeszcze jest takie przejście. Dobra. Ja tu w razie czego trzymam pozycję. Zejdź na dół. Nie muszę. No dobra, nie musisz. Mówię, że nie muszę, bo miałem ten punkt widzę. Gdybyś został zaatakowany, mów, przybiegnę. Mhm. Brzmisz jakbyś srał. Tutaj jest dalej jakieś dziwne przejście. Czekaj. Zobaczymy, gdzie to prowadzi. Czekaj, to ja pójdę sam. No dobra, no to ja czekam. Okej, tutaj jest zamrożone jezioro mrówek. Chodź tu. Biegnę. Żeby na czas przybycia 5 sekund. Przewidywany nie zawsze oznacza ostateczny. Osłaniam cię z tego punktu. Ściągaj ich na to miejsce. Zostawiam ci te ogniowe, bo ja walę ogniem, szkoda moich pocisków na nie. Znaczy ja też walę teraz ogniem, bo nie mam niczym innym amunicji. Mam pomysł. Zbliżam się do ciebie, przechodzę na rajfla. Zajdę nas z dwóch stron, po lewej jest gorzej. Dobra, ja tu zostaję i tankuję po prostu. No, ten rifle ma bardzo wolne pociski, muszę ich chwytać. Po prawej masz to. Zbierz mi ich tutaj, bo ja ich widzę po lewej, ale są poza moim zasięgiem. Znaczy, widzę ich na minimapie. Dobra, zostań gdzie jesteś. Dobra, czekaj. Okej, tutaj już są normalni przeciwnicy. Przechodzę na fire. Brak celów, do widzenia.
Sprawdziłeś od nogi po tej stronie? Nie. Ja to zrobię, ty idź dalej powoli. Lub też w bok, jak tam wolisz. Czekaj, tutaj w bok co jest? Tutaj jest śmierć. W sensie? W sensie możesz spaść i umrzeć. A, czyli coś dla mnie. No wiem. Tutaj jest checkpoint. Checkpoint. Ciekawe, dokąd prowadzi. One mają critical spoty w dupie. Mhm. Chyba nie chciałem tego wiedzieć. To ci się przyda przy walce z większymi. Gorsza tarcza od mojej, chcesz to bierz? Większe obrażenia od kolców i większa tarcza. Kurde! Myślałem, że to amunicja, a to pistolet z automatu przytrzymałem E. Dobra, jestem już zdolny do walki. Okej, okay, już pozbierałem. Okej. Okay. Wydaje mi się, że wrócimy tam do tego obozowiska tędy. Jest to bardzo możliwe. Ognista. Walnią. A nie, nie mam czym. Dobra, mam już trochę w shotgunie. Ale czekaj, ja mam czym. Wywaliłem magazynek do końca. Czekaj, ja ją w pięścią pojadę. Nie mam strzału. Jest HP. Wiem, widziałem jak się rozpadło. I kolejne HP. No to ta jedno mi zostało, bo w sumie wypadałoby... Znaczy ja nie potrzebuję, bo ja mam też pasywnie regenerację. Widzisz, nie było sensu, żebym złaził tam na dół po HP, tak poprawnie. Okej, okay, tutaj wchodzimy do obozowiska. Wiesz co, ja bym się... Nie do końca tędy chciałem iść, ale nie zaskoczyłem. Nie ważne. Zostań tutaj, gdzie jesteś po prostu. Nie, złe miejsce. Mogę zostać tutaj, jak ty będziesz szedł tam. Jeśli chcesz iść tam. W sensie, gdzie tam? Tam, gdzie ja patrzę, bo jest po lewo trochę nieodkryte. Okej. Okay. Przejdę ewentualnie sobie tutaj za znak, to będzie dobre miejsce do... Ale tutaj nie ma nic. No dobra, z tej to strony, ale czekaj, jeszcze z tej strony jeszcze zerknę. Tak, bo z tej strony może coś być. A masz wizję na mnie? A nie, tutaj byliśmy. Nie, nie ma. Tutaj byliśmy, to... była skrzynka otwarta. Dobra. No to ten, w razie czego po prostu i tak byś się wycofał do mnie, nie? Mhm. Dobra, wracamy się tą samą drogą, myślę. Ja już biegnę dalej. No nie, to jest to obozowisko po prostu. Tak. Jest safe. A w nim? Panie, $4! Panie, to trzeba normalnie save za 6 cent na te $4. No $4 to styknie na najtańszą whisky w Bułgarii. Tutaj najtańsza whisky kosztuje w przeliczeniu do 20 zł. I to fajnie, fajna miejscowa. I to sporo przeszacowałem, bo kosztuje 7 lewa, 1 lewa kosztuje gdzieś 2,30. Za 0,7. You know what? I think you deserve a little hint. My secret involves your pathetic resistance dying. And me laughing. A lot. Pyk. Weźmy tam na górę jeszcze. W sensie ja wejdę, ty mnie osłaniaj. Coś do ciebie biegnie. Już tam lecę. No spokojnie. Ale dzięki za info. Faktycznie nie przyuważyłem, ale zbyt skupiam na celowniku. Tam u ciebie jest czysto, ja się tu przemieszczę. Nie jest czysto. To zaraz będzie. Już jest. Thank you.
Kontakt! No i co oni mi w mele zrobią? Jak moja tarcza im więcej zada niż oni mi. Znaczy nie, w sensie ja widzę tylko kontakt, bo zauważyłem na radarze, wiesz? Mhm. Nie wiedziałem, z czym mamy kontakt. Coś tutaj jest ciekawego? Śmierdzące śmieci. Jest dobra pozycja sniperska. Lecę, bo chcę. Mam taką średnią pozycję snajperską. Idę do ciebie mniej więcej. No tutaj gdzie ja jestem możesz. To ja zejdę na dół. Tylko ci pomogę tutaj z tymi co są. Ups, Goliat się zaraz zmieni na lepszego Goliata. Dzięki. Spoko. Schodzę w dół zaraz. Tylko niech się podpalenie skończy i trochę mi się tarcza zacznie generować. Kiedy tarcza mi się zaczyna generować, schodzę w dół. Już nie masz po co. Zobacz skrzynki na górze, ja zerknę na dole. Da. Kontakt? Oj, widzę. A jak ja tam mam skoczyć teraz? Dobra, widzę schody. Olewam całą resztę i wchodzę na nich po prostu. Wejdę im na plecy. Czy temu jednemu? Dobra, lecę na nich. O, badass. Taki średnio bad ten as. Dobra, tutaj sobie już chyba dam radę. Coś do mnie strzela. Tylko nie notuję skąd. Aha, on. Mam nadzieję, że nagrałeś ten moment. Tak. Doskonale. Tu jest przejście, to ja przy przejściu postoję i cię poosłaniam. W ogóle pode mną chyba jest jakiś przeciwnik, ale ja go nie widzę, on też mi jakoś specjalnie obrażeń nie zadaje. Jest snajperka w skrzynce. Zdaj mi na... oczyść drogę po mojej stronie, to przybiegnę. Dobra, lecę. Przeładuję. Powiedz jak będziesz gotów. Almost. Nieważne. Tam na górze jest jakby co, ta skrzynka. Widziałem, widziałem. Pamiętam, że miałem cały czas na ciebie baczenie. Plus grania snajperem to jest rozpoznanie planszy. Mhm. Jakieś pistolety. Słabszy. Słabszy. Ta snajperka wydaje mi się, że też będzie słabsza, ale... Też tak sądzę, może...
Słabsze ma nawet bazowe. A to, co tutaj mamy, też z kiepścizny. Wiesz, że powoli wypadałoby kończyć, więc myślę, że ten odcinek zakończymy po przejściu teraz przez loading screen. Tak wyjątkowo. Mhm. Przez chwilę myślałem, chcę tu podejść, ale jednak nie, idziemy do góry. O nie, u góry tam nic nie ma, tam było tylko wyjście dla nich, więc... To jest już wyjście do... zaraz, chyba. To w razie czego. A nie. Okej, to może zakończmy tutaj. To tutaj zakończmy, tylko niech jeszcze aniołek skończy rozmawiać. Upsi. Znam się skilla. No to ja też przy okazji. Dobra, azbest. Będę miał azbestową tarczę. Za 30 lat, za 30 lat jakiś Polak przyjedzie, to ze mnie ściągać. Tak, dokładnie, dopiero za 30 lat ktoś będzie coś z ciebie ściągać, ale na razie to tyle, więc żegna się Krzysiek jak zwykle. Easy. Do następnego razu, cześć!